Z pierwszych ustaleń wynika, że jadący od strony Krzeszowa samochód osobowy na łuku drogi złapał pobocze. Pojazd uderzył w przepust i przekoziołkował. Wylądował po drugiej stronie przepustu. Jestem tu mieszkańcem tej strony, prawda? Nie? Z żoną i z bratem i z synem byliśmy na podwórku. I zauważyłem, że tir, naczepa siwa, jechała w kierunku Krzeszowa, ale bardzo prędko. I jak już uciekała naczepa z mego wzroku, to w tym momencie huk powstał. I zauważyłem w powietrzu tenże samochód osobowy, proszę pana, jak siadał do rowu. Okazuje się, że przeleciał rowem 20 metrów, w powietrzu zrobił katapultę i siadł do rowu. Tak to wyglądało. Młody chłopak z Czadrowa. Samochodem jechał 21-latek. Najprawdopodobniej po minięciu z samochodem ciężarowym jadącym od strony Kamiennej Góry osobowy Volkswagen wjechał do rowu, przejechał kilka metrów i uderzył w przepust. Kierowca przewieziony został do szpitala.